podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Dzień dobry, słuchasz podcastu prowincjonalnego. Ja nazywam się Łukasz Dziedzic i witam w kolejnym odcinku. Dziś będzie trochę o lotnictwie. Żyjemy w wolnym kraju, ale nie zawsze tak było. Warto o tym pamiętać. Jeszcze nie tak dawno nie wolno było pokazywać na przykład wkładu amerykańskich lotników w walkę o Polskę. Amerykanie? Jacy Amerykanie? Przecież wyzwalała nas jedynie słuszna armia. Jest 13 września 1944 roku. Załoga amerykańskiego bombowca B-24 wybiera się w swój pożegnalny lot. Po zakończeniu misji oddają nieśmiertelniki mundury broni, wracają do Stanów, do swoich rodziców, do swoich dzieci, żon, narzeczonych, przyjaciół. Startują z bazy we Włoszech i lecą w stronę Polski. Rutynowa, wydawać by się mogło, misja. Bombardowanie niemieckich instalacji przemysłowych oraz zdjęcia i filmy, bo do 9-osobowej załogi dołączyli wyjątkowo operator kamery i fotograf. Sześciorgu z nich nie udaje się jednak wrócić do domu. Po ostrzelaniu z ziemi oraz bitwie w powietrzu samolot spada na pole w Zygodowicach, niedaleko Wadowic. Gromadzeniem pamiątek po tym wydarzeniu od 30 lat zajmuje się Zygmunt Kraus. W swoim prywatnym muzeum gromadzi także pamiątki związane z lotnikami i żołnierzami z Wadowic oraz lotnikami amerykańskimi, którzy walczyli w powietrzu nad Polską. 20 lat temu ekspozycja była prezentowana w Muzeum Miejskim, potem z pewnych powodów pan Zygmunt musiał przenieść ekspozycję do swojego własnego domu. To musiał być październik albo początek listopada 2001 roku. Jesteśmy w Muzeum Miejskim w Wadowicach, a przewodnikiem jest Zygmunt Kraus. Teraz jesteśmy w Muzeum Miejskim w Wadowicach na Kościelnej 4. Kiedyś była to siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, gdzie ekspozycja była, jakby to powiedzieć, pod skrzydłami. Później od 1993 roku pod zarządem miejskim, a teraz pod Centrum Kultury. Ekspozycja jest codziennie, ludzie, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi przeszło przez ekspozycję. No jest. Wejście jest za darmo, bezpłatnie. Jest to jedyna ekspozycja, gdzie można powiedzieć, ona nie znalazła nigdy sponsora. Wszystko to, co robię tu, ona korzysta z gościnności tego pomieszczenia. Ale żeby sponsor jakiś się znalazł, przecież to są podróże do Stanów, to są foldery, afisze, organizowanie wystaw, które robiłem w powiecie i tak samo i u gubernatora Chicago organizowałem wystawę, gdzie wystawę zwiedziło 130 tysięcy ludzi. A proszę mi powiedzieć, czy gdzieś jeszcze w Polsce jest podobna wystawa? No nie ma, nie ma. To jest jedyna w Polsce. Ja dopiero teraz byłem jakiś miesiąc temu w Nowym Targu, gdzie próbują tam zorganizować taką ekspozycję poświęconą lotnikom, ale czy to będzie stała ekspozycja, to ja nie wiem. To jest jedyna prywatna ekspozycja, która pokazuje lotników amerykańskich, którzy walczyli w 20 i 44 roku nad Polską. Trzeba pasować. To są łuski z tego samolotu. Całe pole było zasypane tymi łuskami. W ogóle walka się toczyła tu nad Andrychowem, nad Wadowicami. Masę tych łusek z nieba leciało. Ludzie to zbierali na pamiątkę. To jaki kaliber? To jest kaliber 50. A oczywiście wszystkie są wystrzelone. Nie grożą jakimś tam wypadkiem. A to są części z tego karabinu, tak? Jest to rozebrany karabin maszynowy. Stan też jest złomowy. Polskie prawo nie pozwala do dnia dzisiejszego, żeby w stanie użytkowym broń mogła być pokazywana dla ludzi. Bardzo głupi przepis.
Tutaj są czapki pilotów, jakieś fragmenty odzieży? Tak. Kamizelka kuloodporna, buty, rękawice, spodnie, bandaże, które lotnicy. Są to osprzęt od spadochronu, czyli to, co jeszcze udało się w jakiś sposób gdzieś znaleźć. Tutaj mamy rzeczy tak samo osobiste lotników. W tym momencie są to rzeczy osobiste Windera, drugiego pilota, zegarek, zapalniczka, jego znaki, wizytówka. Ona jeszcze działa? No nie, nie ma kamienia. Jeszcze nie ma. Z którego ale roku jego, jest ta pamiątka? To jest 44 rok. Oni na wyposażenie dostawali. Tak samo i zegarek. Działa? Tak, działa zegarek. Czyli on przetrwał wypadek, tak? No, wypadek przetrwał. Potem ktoś go tam użytkował. No i do tego czasu się zachował, jest sprawny. A tutaj aparat fotograficzny? To jest kamera znaleziona w okolicy, ale może być z innego samolotu. To nie akurat. Jest to, którą używali lotnicy w czasie wojny, ale nie akurat z tego samolotu. Ona działa? Jeszcze da się ten mechanizm tu nakręcić? Tak. Tu się nakręca. Gdzie się to darza? Nie wiem. O, co się tu... O. Chodź. Działa. A czy tam w niej był jakiś film? Udało się go wywołać? No, nie było. Zdjęcia samolotu. Tu możemy zobaczyć, jest bardzo dużo zdjęć. Tak te zdjęcia wyglądają. To są zdjęcia lotnicze, tak? To są lotnicze robione tu nad Polską, Niemcami. No tak jak ten samolot leciał. Są gdzieś zdjęcia Wadowic? Nie, nie ma. Właśnie. Tak, coś podobne. Na tym zdjęciu jest podobne jakby Wadowice, ale ja tak myślę, że to nie są Wadowice. Tu jest przyrząd. Oni to nazywali komputer, niby takie pokładowy, który pokazywał według słońca, bo w górze nie ma chmur, dokładnie w którym miejscu znajduje się, na jakiej pozycji samolot. No tu jest obrotomierz silnika, lampka oświetlająca pulpit lotnika i przyrządy lotnicze. Tu jest busowa, a to jest... Jak to się pochodzi? To jest taki dystansomierz? Do pomiaru na mapie. Wszystko sprawne? Tak. O, najlepszy to jest właśnie ten przyrząd. Czy ktoś go już rozgryzł? O, to jest Sun Compass. Tak. W bardzo dobrym stanie. No, na dole mamy tak samo części z tego samolotu, gaśnice, menażki tych lotników pogięte, bo to wszystko po polach porozrzucane było. Ludzie pozbierali, tak jak wcześniej mówiłem, pozbierali ludzie na pamiątkę. Jeszcze jest jeden część, czyli osłona silnika i zbiornika paliwa tu na górze, na którym sobie pozwoliłem umieścić nazwę tej ekspozycji, Hell Angel. Była to nazwa samolotu. Przyjąłem nazwę tej ekspozycji. Wtedy konsul generalny, marszał była. Był to 91 rok w październiku. Czyli otwarcie ekspozycji było w sierpniu, 2 sierpnia, tu na Kościelnej 4, a potem drugi raz już była nazwa Hell Angel, to było w październiku. Wtedy, jak było odsunięcie pomnika w Zygadowicy. A to urządzenie tutaj? To urządzenie to jest przyrząd do szukania bomb. On nie ma nic wspólnego z tym samolotem, ale jednak ten przyrząd jest produkcji amerykańskiej, był używany przez polskich żołnierzy pod Monte Cassino, był przywieziony tu i też w jakiś sposób przecież te bomby gdzieś tam leżały i tym przyrządem szukali tych odłamków czy niewypałów. No tu jest, drabina, po której się wchodziło do tego samolotu. Po tej drabinie można zobaczyć, jaki był to potężny samolot. Zarazem służyła do, jako hol do ściągnięcia samolotu. Czyli się rozkładało tą drabinę i wtedy ona służyła jako hol do ściągnięcia samolotu do hangaru. Tam mamy manekina z oryginalnymi ubraniami z czasu wojny i spadochron. To wszystko, co pilot amerykańskiego bombowca miał na sobie. To był duży samolot? Jak duży? No samolot był czterosilnikowy, B-24,
załoga była przeważnie 9 osób. No w tym wypadku było 11 osób, bo w skład tej załogi wchodził jeden obsługa radaru i fotograf, który właśnie robił te zdjęcia. Samolot ten właśnie przez to, że zniżył pułap, robiąc zdjęcia, dostał raz w 80, drugi raz nad Wadowicami, co doprowadziło do tej katastrofy, gdzie zginęli ci lotnicy. Strzelali do niego z ziemi, czy to była walka w powietrzu? Z tego, co my wiemy na dzisiaj, co mi opowiadał ten żyjący lotnik Christensen czy Winder, którego odszukałem w Stanach Zjednoczonych, i w rozmowie z nimi się dowiedziałem, i z ziemi strzelali, i z góry do nich. Tu właśnie nad Skawą spadł jeden Messerschmitt, który był postrzelany przez nich. Bo tu w tym 13 września były dwa zestrzelone samoloty. Jeden właśnie spadł w Zygodowicach, a drugi spadł w Jeleźni koło Żywca. A to śmigło to jest śmigło z tego typu samolotu, tak? To jest z tego typu samolotu. Jest to dar dyrektora Muzeum Mortensena i szefa sztabu lotnictwa z Pentagonu Haliona. Jest to dar tu do ekspozycji, to śmigło, jako pamiątka ich wizyty tutaj w 1994 roku w Wadowicach. Jest to samolotu, który latał nad Wadowicami w czasie wojny. No, fragmenty płat, no to tam mamy spalone z tego samolotu. Ekspozycja pokazuje tak samo i lotników, którzy w 20 roku, teraz mamy za parę dni, 11 listopada, Święto Niepodległości. Ekspozycja pokazuje trzech amerykańskich lotników, którzy z eskadry Kościuszko oddali życie za Polskę w okolicach Lwowa, gdzie był piękny pomnik w okresie międzywojennym. Może teraz też będzie. Czyli tu pokazuje, jak była tworzona ta armia Hallera. Skąd się znaleźli ci lotnicy we Lwowie? Są tu rozkazy, są wezwania do tej armii, czyli był to pierwszy pułk Sokoli Armii Polskiej, później się przeistoczył w armii Hallera. Są tu autentyczne dokumenty, dowody, jak to wyglądało, ta walka. A tutaj jeszcze na dole, co to za urządzenie? To jest urządzenie odnośnie tego przyrządu do szukania bomb. Ale tu możemy zobaczyć moździerz piechoty, wzór z 1931 roku, numer 1662. Jest to dar Stowarzyszenia Mechaników Polskich Ameryki Północnej dla Wojska Polskiego. Jest to moździerz, który autentyczny, który jako dokument nam pokazuje, że nie tylko pierwsza wojna była pomoc Polonii, ale i tak samo druga wojna, bo jest autentyczny ten moździerz, który nam o tym mówi. Należałoby pokazać w Wadowicach, staram się pokazać lotników z Wadowic. Pokazuję tu Gerwina Brumowskiego, wadowiczanin, który był jednym z lepszych lotników w I wojnę światową. Pokazuję majora pilota Władysław Jan Nowak. Był to pierwszy lotnik wadowiczanin, lotnik, który nad Londynem w lotach nocnych zestrzelił, tu jest wykres, zestrzelił niemiecki samolot. Jest pokazany w filmie Bitwa Anglii. Są tu właśnie gapy porobione z blach z tego niemieckiego samolotu. Mamy tu wolant z jego samolotu, odznaki, odznaczenia, dokumenty, książka jego lotów, gdzie właśnie dokładnie jest opisane, jak on zestrzelił ten samolot i jeszcze wiele innych samolotów zestrzelił. Sam był zestrzelony. Był adiutantem jakiś czas Sikorskiego. Pan jest pilotem? Pan lata? No. Ja będąc w Stanach, tu pokazuję moje legitymacje. Należałem do różnych organizacji polonijnych. Tu są moje odznaki. I wtedy mieszkałem z lotnikami i to były lata 80. i kontakt z tymi lotnikami. Jeden lotnik, Janusz Jarzecki z Warszawy, mój przyjaciel. I tam poprzez tych ludzi właśnie się dowiedziałem, że tak bardzo dużo lotników walczyło nad Polską i nikt się, żaden historyk tym nie zajmował. I po powrocie ze Stanów postanowiłem, że zacznę szukać, no i to organizować. I ekspozycja była przygotowana już w 90 roku, ale władze nie zgadzały się na to, żeby pokazać tą ekspozycję. Ekspozycja była pokazana w sierpniu 91 roku, gdzie apelowałem o pomnik w Zygodowicach,
A potem właśnie ten pomnik został wybudowany. Brałem udział w budowie tego pomniku i przekazałem tam to skrzydło, które w tym roku ktoś usunął. No tu można zobaczyć, jaka ta Polonia amerykańska, jak ona bardzo jest, jaki duży patriotyzm jest w tej Polonii. I przez te wszystkie lata, bo 10 lat pokazuję, miałem dużo wystaw odnośnie Polonii i w Krakowie miałem na Stolarskiej 3 lata temu wystawę pod patronatem konsula Stanów Zjednoczonych. Cenzura była. I nie mogłem tego zrozumieć, że po tylu latach zawsze się pokazuje w jakiś sposób, jak potrzebują coś od Amerykanów. Wtedy się tylko pokazuje Polonię, a później to nikogo to nie interesuje. Tak samo jak i ta ekspozycja. Ona istnieje 10 lat, ale nigdy w mediach nie była pokazana. To jest skrzynka, w której trzymali amunicję. To jest. Ja uważam, najlepsze części, z których ja jestem zadowolony, które mi się udało odnaleźć, to jest autentyczny hełm Christensena z Czelca pokładowego, który 3 km od zastrzeżenia tego samolotu znaleźli między stawami wraz z pilotką. On jest tutaj dziurawy, to znaczy, że on dostał... Nie. Pilot przeżył. Tylko hełm, jak eksplozja była samolotu, jakaś blacha uderzyła i jego wyrzuciło, on leciał z wysokości tak dużej, 3 km to nie jest dużo. On normalnie tam się poturlał i spadł i przeleżał tam kilka lat, ludzie znaleźli i potem trafił do mnie. Czyli tu są autentyczne jego oznakowanie, Vernon Christensen, czyli ten lotnik, który był strzelcem pokładowym, tam są jego. Zresztą on był moim osobistym gościem w Wadowicach, ten lotnik. Oni jeszcze żyją? 4 lotników żyje, 1 zmarł. Na mój wniosek właśnie zostali honorowymi członkami miasta Wadowic w 1995 roku. 4 żyjących. Wniosek, który pisałem do prezydenta w 91 o przyznanie odznaczeń, te odznaczenia stopniowo w 94 roku oni dostali, te odznaczenia, później jeszcze inne. Także my to pokazujemy w Wadowicach, że Wadowice miało przeszło 20 generałów. Pierwszy marszałek, Czaskaturski, czyli legionów, komendant pierwszy, to leży na cmentarzu w Wadowicach. Potem Józef Zając, dowódca sił powietrznych, Wadowiczani. Tu chodził do liceum. Czuma, generał, obrona Warszawy. Każdy zna, wie, kto to jest Czuma. Chodził do liceum w Wadowicach. Czumówka tu jest niedaleko Wadowic, gdzie on się urodził. No tu pokazuję te pociski. Mi się to bardzo podoba. Te stopione ze skrzydłem, te pociski. Czym to jest stopione? To jest ze skrzydłem samolotu z aluminium. Tu jest pokazane, jaka była straszna temperatura w trakcie, gdy się ten samolot palił. Są różne części potopione, pokrzywione. Mamy, tu jest przyrząd do zrzucania, autentyczny przyrząd z tego samolotu, gdzie się zrzuca bomby. Mamy uchwyty na te bomby, pompa olejowa z silnika, miarka. Tu to wszystko są przedmioty? To są wszystko przedmioty z tego samolotu, pozbierane tam. Tak jak wcześniej mówiłem, każdy z tych ludzi, który tam, to on na pamiątkę sobie jakąś część z pola wziął i schował. I bardzo dobrze, bo w ten sposób przetrwały. Kadłub tego samolotu 5-6 lat temu w Oświęcimiu na złomie był. I on został przetopiony, ja o tym nie wiedziałem. Ja się dopiero dowiedziałem po dosłownie jakieś 2 lata temu, że 4 lata temu, czyli 5 lat, kadłub cały z tego samolotu był jeszcze na złomie w Oświęcimiu. No a skąd mogłem wiedzieć? Czyli z 11-osobowej załogi samolotu uratowało się 5 pilotów, tak? Tak. No, można powiedzieć, że ta piątka miała szczęście, ponieważ zaczęli wyskakiwać jeden drugiego. Nie było rozkazu opuszczania samolotu, bo wiedzieli, że drzwi samolotu zostały uszkodzone przez pocisk. Samolot się palił. Coraz większy był ogień, a drzwi były uszkodzone. I kapitan Lewrense próbował w jakiś sposób posadzić samolot na ziemi. Tych właśnie 5 wyskakiwało lukiem bombowym. Jeden za drugim pomagali sobie ubierać spadochrony. Był taki moment, że to mi opowiadał Christensen. Spadochron przez tyle lat używał do
jako poduszki do spania w tym samym locie. I rogi tego spadochronu, one, bo jeszcze kiedyś, co wyskakiwali, czy na ćwiczeniach, wystawały. I ten, który mu pomagał, bo i wtedy sześciu wyskakiwało tym lukiem bombowym i ostatni, który wyskoczył, za mała była wysokość, że rozwinął się spadochron, ale nad samiutką ziemią, jak on spadł na ziemię, to się zabił. Czyli, a on zanim wyskakiwał, jemu się otwarł spadochron. Czyli takie to są właśnie te dziwne historie losu. I trzeba powiedzieć jeszcze drugą rzecz, o, nigdy nie mówiłem. Był to drugi samolot, Hell Angel. Pierwszy samolot, którym oni lecieli, to był zestrzelony nad Jugosławią. I wtedy oni się zastanawiali, czy przyjąć nazwę drugiego bombowca Hell Angel, ale zdecydowali, że jednak on będzie też się nazywał Hell Angel. Czyli to był, można powiedzieć, prawie nowy samolot, który tu był zestrzelony. I ten napis, który na tym drugim samolocie on był, to był sam, tylko pisał Hell Angel bez tej dziewczyny. Bo na pierwszym samolocie była namalowana ta dziewczyna, a na drugim jeszcze nie zdążyli namalować tej dziewczyny. Ja myślę tak, żeby nie zdążyli, bo to był 50. ostatni lot. Czyli po tym nalocie oni już wszyscy mieli opuścić, no znaczy opuścić wojsko, iść do tego, już do cywila. Czy gdzie jesteśmy w tej chwili? No jesteśmy w Zgodowicach pod obeliskiem poświęconym lotnikom, sześciu lotników sił powietrznych, którzy tu byli właśnie w tym miejscu pochowani. Ekshumacja była w 1947 roku, gdzie ich na życzenie rodziny część leży w Stanach, część leży w Belgii na cmentarzu. No, 91 rok, 10 lat temu trochę to inaczej wyglądało. Z tamtego okresu przybyła tablica z nazwiskami, bo to dopiero doszło po roku, czyli w 92 roku były nazwiska, bo jeszcze w 91 roku myśmy nie wiedzieli, jak się ci lotnicy nazywali. Tutaj było jeszcze skrzydło, tak, które ktoś skradł? Koło właśnie z krzyża było skrzydło, które ja zgłosiłem do wpisania w rejestr, bo jest to jakby nie było już rzecz historyczna. Z tamtych lat z tyłu był numer tego samolotu na tym skrzydle. Mało kto wiedział o tym. A proszę mi powiedzieć, on gdzieś tutaj ten samolot się rozbił? W którym to mniej więcej miejscu? Samolot, on tu jest, jak widzimy, na skraju lasu jest łąka. My tak przypuszczamy i wtedy Christensen i Winder mówił, ci lotnicy, którzy przeżyli, mówili, że on próbował tu gdzieś lądować. On się palił, ale szukał miejsca. Tam w okolicach Wadowic nie było takiego miejsca do lądowania. W tym miejscu jest właśnie ta łąka, na której on próbował, ale jego wcześniej rozerwało i spuszczał to paliwo. Dlatego zginęła tu cywilna ofiara katastrofy, Maria Zopaliński-Cichoń, która parę miesięcy po ślubie była to młoda dziewczyna, którą oblała benzyna płonąca i po kilku dniach zmarła w szpitalu. No była to tragedia. No wojna to nic dobrego. Może zapalimy im tutaj którąś ze świeczek. Ale się będzie świeciło. Nie. Maja 2021 roku Zygmunt Kraus planuje huczne obchody 30-lecia powstania ekspozycji. Warto podjechać na Zaskawie do Wadowic. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję moim patronom z patronite.pl, Instytutowi Nauki Lektikon oraz Markowi. Zachęcam do drobnego nawet wsparcia podcastu prowincjonalnego na patronite.pl. Zachęcam także do wizyty na stronie podcastprowincjonalny.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.